Uwielbiam, gdy moje materiały, które stworzyłem dla Ciebie właśnie na YouTubie, dla Ciebie Instagramie, dla Ciebie Facebooku, zaczynają żyć własnym życiem i ludzie nagrywają swoje odpowiedzi na to wideo, własne przemyślenia, czy pokazują inny kontekst, inną perspektywę. Może pamiętacie wideo, jakie robiłem z Robertem Grynem? Mówiliśmy dużo o motywacji, inspiracji, o tym, jak on rozumie efektywne działanie. I Robert powiedział w tym wideo o tym, że ma ustawiony licznik czasu swojego życia, czyli założył sobie, że będzie żył x lat i każdego dnia spogląda na zegarek i widzi takie spadające w dół minuty, które mu właśnie minęły, dzięki czemu jest bardziej świadomy i pamięta o tym, że ma mało czasu, więc robi ciśnie i doświadcza życia. I w odpowiedzi na to wideo swoje również nagrała Ela Grzelak. Babcia Ela, którą z mojego kanału już możecie znać. Zapraszam Was do obejrzenia tego wideo, które wklejam w całym kawałku bez mojej ingerencji. To wideo było nagrane zupełnie bez mojego wpływu. Ela sama je opublikowała na swoim Facebooku, a ja, korzystając z mocy mojego YouTube'a i wasze jako mojej społeczności, zachęcam do obejrzenia. Zupełnie inna perspektywa, inny sposób myślenia, działania, bardzo, bardzo ogromna mądrość życiowa Eli. Zapraszam do obejrzenia nagrania Eli Grzelak i pamiętajcie, żeby po jego obejrzeniu poniżej napisać poniżej komentarz, żeby Ela wiedziała, co o tym myślicie, bo ja zachęcam Elę do tego, żeby stworzyła swój kanał YouTube, bo ona musi takie treści wypuszczać częściej, więcej, bo ja jestem nimi zachwycony i też pewnie wielu z Was to wideo przypasuje, więc napiszcie poniżej proszę komentarz, który będzie wyrażeniem Waszej opinii na temat tego, jaka jest Ela, jak myśli, jak działa i czy chcielibyście więcej takich treści. Oglądamy. Witam, kochani. Miło mi się spotkać z Wami już w 2019 roku. I chciałabym Wam o czymś opowiedzieć. Bo jest czasem tak, że gdzieś tam w rozmowie, w jakimś artykule, a czasem na filmie, mignie Wam jakaś sytuacja, jakieś zdarzenie, jakieś słowo, które Was zaintryguje. I czasami potem ono długo za Wami chodzi. Cóż to takiego, bo co to było? I ja taką właśnie sytuację miałam po wysłuchaniu rozmowy Marcina Osmana z panem Robertem Grynem. Panem Robertem Grynem, który jest naszym polskim milionerem na liście Forbesa. Przytaczam jego imię i nazwisko, bowiem niedawno powiedział, że czuje się już osobą publiczną. Otóż, kochani, wiedziałam, że w tej rozmowie było coś, co mnie zainteresowało. Coś, co wzbudziło moje zainteresowanie, nie tylko, ale taką moją uwagę, taką króciutką uwagę. Ale potem rozmowy wysłuchałam do końca i gdzieś uciekło. Dlatego teraz do tej rozmowy, do tego nagrania, które jest na YouTubie, na kanale Marcina Osmana, wróciłam. I znalazłam, kochani. Otóż jest teraz taka moda, że niektórzy ustawiają sobie zegar życia. I właśnie pan Robert Grin powiedział, że taki zegar sobie ustawił na lat 75. Ja mam na telefonie wyświetlone, ile dni życia mi zostało. Na pulpicie, codziennie to widzę. Do ilu mierzysz? Do 100? Nie, tak bardziej, wiesz, realnie 75. Swoim stylem życia. Bo ludzie myślą, że większość ludzi mówi, że to jest depresyjne. Dla mnie to jest największa motywacja na świecie, bo tyle jest dni, gdzie się zachowujemy w taki sposób, jakbyśmy mieli żyć wiecznie, tracąc te dni, nie robiąc nic, będąc leniwym, wiesz, wygodnickim, mając świadomość, że mam 15 tysięcy dni życia, kiedy mi się najbardziej nie chce, ja sobie to przypominam i robię dalej. I tak jak mówiłem na początku, motywacja dąży za działaniem i tworzę ją właśnie przez przypomnienie sobie, że hej, mam x czasu na tej ziemi, dlaczego miałbym nie dać z siebie wszystkiego dzisiaj, nawet jak mi się nie chce. I dlatego to jest takie mocne dla mnie i dlatego przetrwałem najcięższe chwile tylko przez to. I to było właśnie to kliknięcie. Dlaczego 75? Panie Robercie, dlaczego tak skromnie? No bo gdybym ja dzisiaj sobie ustawiła taki zegar życia na 75, to kochani, nie mniej, nie więcej, tylko musiałabym już pakować swoje pudełka. A ja jeszcze nie mam takiego zamiaru.
Zrobiło mi się tak trochę smutno, ale pomyślałam sobie, sięgnij do swoich zasobów, do tej umiejętności znajdowania czegoś dobrego w czymś, co nie jest tak na pierwszy rzut oka dobre. I znalazłam. Bo popatrzcie, moi kochani, pan Robert ustawiał swój zegar życia, gdy miał 30 lat, a więc dodał do tego zegara, do swoich lat, 45. I teraz, jeżeli ja dodam do swoich lat 45, to wyjdzie, no tak, ni mniej, ni więcej, kochani, tylko około 110 lat. Wow, 110? 110? No ale w zasadzie, to dlaczego nie? No i w tym momencie, kochani, poczułam taką wielką ulgę, taki luz, taki spokój. 110 lat. No i ten spokój, to zakłóciła mi taka drobna uwaga mojego wewnętrznego głosiku. Kochana pani Elu, pani zapomniała, że pan Gryn, jak ustalał swój zegar życia, to miał 30 lat i był na krzywej energetycznej wznoszącej. A pani? No właśnie, moi kochani, a ja? To ja jestem na opadającej? No nie, nie. Nie, kochani, co najwyżej na takiej krzywej, która osiągnęła pewien poziom i już jest stała. No ale mam tą świadomość, że ten poziom to się tak sam nie utrzyma. Trzeba coś robić w tym kierunku. I stąd, moi kochani, wziął się mój pomysł na 2019 rok. Bo jeżeli mam już kierunek, jeżeli mam już cel, czyli te 110, to teraz trzeba coś wymyślić, coś ustalić, coś zaplanować i coś wykonać. A więc, moi kochani, nie pozostaje mi nic innego, jak wziąć się do roboty. I a propos tego do roboty, to moi kochani, przepraszam, że znikłam na chwilę, to jest tytuł również książki. Książki, która mnie zainspirowała. I z pewnością wielu z was by zainspirowała do tego, żeby pokonać swój opór polegający na odkładaniu czegoś na troszkę później, na jutro, a może na święty nigdy. Książka do roboty. W tej okładce lub w innej znajdziecie je również, ją również na OSM Power Marcina Osmana. Serdecznie polecam, każdemu może się przydać. I bardzo wszystkich pozdrawiam. Zobaczcie, starsza pani, która nie ma oporu przed social mediami, przed mikrofonem, kamerą, całość tekstu mówiła z głowy i jak bardzo piękną, inną perspektywą jest jej spojrzenie. Chciałbym mieć taką sprawność, lekkość, odwagę do publikowania treści w internecie, tak jak ma właśnie Ela, babcia Ela. I gdy w komentarzach pod tym filmikiem na Facebooku pisaliście, że El lub więcej takich treści, Ela powiedziała, nie będę tego robić na YouTubie, bo mam za mało jeszcze wideo. Elu, nawet jeżeli jedno wideo w miesiącu takie wrzucisz, jest to warte tego, żebyś tworzyła swój kanał w YouTubie. Chętnie Ci w tym pomogę ja i na pewno również Wy, nasi widzowie poniżej w komentarzach, którzy się ujawnili. Prawda? Dobre. Bardzo dobre wideo. Dziękuję bardzo.